Hit the record button. Double load. Hit the record button. Double load. Hit the double load. Hit. Science fiction w moim życiu było zawsze, odkąd pamiętam, na pierwszym miejscu. Już kiedy miałem 5-6 lat, zdecydowanie wolałem, kiedy rodzice czytali mi do snu książki Jules'a Verne'a, niż kiedy sięgali po baśnie Jana Christiana Andersena. Pamiętam nawet pierwszą książkę science fiction, którą sam przeczytałem, to był Kogga z Czarnego Słońca Peteckiego. Kiedy miałem 8 lat, zacząłem prenumerować miesięcznik Fantastyka. A dlaczego w ogóle fantastyka naukowa? Myślę, że sedno tkwi właśnie w połączeniu tych dwóch słów, czyli fantastyka i nauka. Wiara w to, że dzięki nauce i temu, że postawimy na umysł, będziemy w stanie fantastykę zmienić w realność i spełnić nasze wszystkie, nawet najbardziej niesamowite fantazje i pragnienia. Zawsze te światy, które powstawały w głowach autorów piszących science fiction, wydawały mi się o niebo bardziej interesujące niż ta rzeczywistość, która mnie otaczała wtedy i otacza teraz.